Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, zapraszam was na początek serii prób. Tych serii prób jest tu... Ej, zaraz, to są serie prób? My cars, my... Challenge series, to chyba to będzie, series właściwie. To chyba to będzie, ale tu nie ma żadnych wyścigów, są same pościgi i tak dalej. Wow, to będzie trochę chyba trwało, moi drodzy, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie. Skrzynię damy automatyczną, no i jedziemy. O Jezus, dobra. Jedziemy sobie w Golfie. Uhuhuhuhuhu. Ach, myśleliście, że to już koniec Most Wanted, co? Nie, specjalnie powiedziałem, że to koniec po prostu fabuły, ale to nie koniec gry. Musimy sobie jeszcze przecież przejść obiecane... A ciekawe, czy może tu tuningować? Gdzie tam? Musimy sobie przejść jeszcze obiecane wyzwania, no kurde, co wy nie pamiętacie, jak ja mówiłem podczas odcinku, że będę to przechodził? Ej, no tego się po was nie spodziewałem, przecież w przypadku Need for Speed Carbon też oczywiście wszystkie sobie tam przechodziłem. Także to jeszcze nie koniec Most Wanted. Pytacie się, jaka seria będzie po Most Wanted? No to będzie Need for Speed Underground 1. Pytacie się o Juiced 2, Hot Import Night. I oczywiście też będę tą grę nagrywał, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze musicie mi dać trochę czasu, żebym ogarnął właśnie te NFS-y, ogarnął Nitwę The Crew. Bo The Crew też jest fajną grą, w którą chcę dużo grać i nie chcę grać w za dużo gier naraz, może tak. Szczególnie jeśli są to gry wyścigowe, bo powiem wam, że te takie strzelanki typu Half-Life czy nie wiem, Far Cry 4 czy chociażby nawet Robocraft, którego też bardzo lubię, to są takie gry, do których mogę sobie wbić w każdym momencie i właściwie nie muszę się specjalnie skupiać tam na tej rozgrywce. A jeśli chodzi o właśnie Need for Speed i ogólnie gry wyścigowe, to chcę no tutaj naprawdę wykazać się wszystkimi moimi umiejętnościami co do prowadzenia i znajomości samochodów. Dlatego to jest dla mnie takie... O kurde, tu nas goni policja, ej! Dlatego to jest właśnie takie dla mnie ważne, aby przykładać więcej uwagi do tych fajnych gier wyścigowych. Po prostu jest to w głównej mierze o tym kanał, więc powinienem więcej uwagi do tego przykładać. I już. Zaraz skończymy sobie chyba pierwsze wyzwanie. Jestem ciekawy, czy trzeba będzie jeszcze gubić policję. Chyba raczej nie. Tu po prostu kończymy ten wyścig i tyle. I wracamy do menu głównego. I musimy o... jedną minutę? To będzie prosta sprawa. A ciekawe jakim autem. Właśnie, to jest fajne w tych wyzwaniach, że tu za każdym razem jeździmy innym autem prawie. Kurde, znowu mamy Golfa. Cholera, jasna. No tak mi się wydawało przynajmniej, że za każdym razem inne auto. Ale jednominutowy pościg to jest procizna. Podejrzewam, że później te wyzwania oczywiście będą dużo, dużo trudniejsze. Znaczy, czas pościgu będziemy robić w 700 godzin. Oby nie. Będzie ciężko. No i już prawie pół minuty zrobiliśmy. O, pół minuty. Także zaraz mogę ich tutaj gubić. Myk. Właściwie to już mogę zacząć gubić powoli. Chociaż nie no, ich bardzo łatwo zgubić. Mogę tu zlamić niestety. To jest bardzo wolny samochód w porównaniu do Carrera GT, którą miałem na koniec kariery. No nie ma się co dziwić, później oczywiście będą tutaj lepsze samochody w tych seriach prób. I już mamy minutę. Teraz tylko zgubić policję. I mamy problem z głowy. Tutaj mamy kryjówkę. Proszę bardzo. Myk i gotowe. Prościzna. Tu pierwsze wyzwania oczywiście będą takie proste, no ale wszystko musimy sobie poprzechodzić po kolei niestety, bo jak widzicie to się odblokowuje wraz z postępami. No i ciekawy jestem, jaki teraz będzie auto. Też Golf? O, już Mazda RX-8 z silnikiem 1.3 Wankla. Lecimy. Znacie historię tych silników Wankla. One są inaczej zupełnie zbudowane niż tradycyjne, które znamy z codziennego użytku.
mają małą pojemność, ale bardzo dużo palą i są mało trwałe ze względu na to, że da się z nich wykrzesać naprawdę sporo mocy. No i prawdopodobnie dlatego nawet na rynku wtórnym Mazdy RX-8 jako samochody sportowe wcale nie są takie drogie. Podejrzewam, że to właśnie ze względu na silnik, jaki jest w nich montowany, czyli silnik Wankla, który jest no, awaryjny po prostu, mało trwały. I możecie takie samochody nabyć już za 30 ileś tam tysięcy złotych. To jak na taki samochód jest niewiele. Tym bardziej, że no w Mazdzie RX-8 bardzo podoba mi się sylwetka, chociaż jest to moim zdaniem przynajmniej zdecydowanie damski samochód ze względu właśnie na te kształty. Nie wiem, czy kojarzycie, ale no już się powtarzam, bo ja często o tym mówię, że w RX-8 mamy z boku otwierane tak fajnie drzwi. Przednie się otwierają oczywiście normalnie, ale tylne otwierają się tak jak w starych samochodach, czyli no nie wiem, jak to powiedzieć. W lewą stronę, jak patrzymy na te drzwi. Także to jest fajna sprawa i dodaje no, ciekawego smaczku dla tego modelu. Tym bardziej, że no, chyba każdy by się spodziewał, że raczej powinno otwierać się normalnie. Albo w ogóle te drzwiczki nie powinny się otwierać, tylko powinien się odsuwać fotel. A tu się okazuje, że te drzwiczki się otwierają i naprawdę z tyłu można sobie usiąść. Chociaż, no, nie oszukujmy się. Facet z moim wzrostem, czyli tam 1,84 m czy 3, 1,83 m jakoś tak mam, raczej nie miałby zbytnio dużo miejsca nad głową ani w nogach w takim małym samochodziku, więc to byłby poważny problem siedzieć sobie z tyłu i wjechać wygodnie. Dobra, i co tu mamy? Bounty 1000. To chyba też nie będzie trudne zadanie. Znowu Mazda? Tak, Mazda. Zdaje się, że... Zdaje się, że Mazda... Znaczy, że samochody zmieniają się tutaj co... dwa te wyzwania, tak? Coś mi się wydaje. Musimy zdobyć tutaj 1000 punktów. Czy notowań, zdaje się. To nie jest dużo, to jest naprawdę bardzo mało. Powinniśmy sobie szybko te wyzwanie ukończyć, to wyzwanie ukończyć tutaj bez problemu. Zrzucę pączka i zobaczmy. Oj, nikt się nie nadział na pączka. Cholera. Rozwalimy stację. Następne, o, już wykonane. To była prościzna. No jak się nie rozwalił? Dobra, rozwalili się. No to się chowamy i w zasadzie tyle. Hops i załatwione. Tak, załatwione. Pięknie. Nawet w niecałą minutę zrobiłem. Cudownie. Zobaczcie, jak szybko idzie, prawda? No i znowu bramki. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt nudne robienie tych wszystkich wyzwań. I co, mamy tu użerać się tylko i wyłącznie z policją? Już tutaj mamy Pontiaca GTO. Także chyba co dwa wyzwania zmienia nam się samochód. Ależ to pięknie chodzi. Posłuchajcie. Wow. No właśnie ciekawy jest ten Pontiac, bo samochód wcale nie wygląda na jakiś super sportowy. Raczej ma takie, no typowe dla samochodów kształty. Takie można powiedzieć klasyczne, ale moc jaką kryje w sobie to jest coś niesamowitego. Mamy tu montowany chyba jakąś fałkę, chyba V6. Nie jestem w stanie powiedzieć jaką mocą dysponuje ten model, ale podejrzewam, że gdzieś to jest około 300 koni mechanicznych. Musiałbym dokładnie doczytać jeszcze. No wy na pewno lepiej teraz wiecie, bo macie do dyspozycji chociażby Wikipedię w drugiej karcie przeglądarki. Więc tam jest też wiele przydatnych informacji na temat Pontiaca GTO. No ja się jeszcze w to nie zagłębiałem. W każdym razie pamiętam w którymś tam programie telewizyjnym czy na YouTubie oglądałem jakiś test tego modelu. I naprawdę samochód wymiatał. Pojadę sobie tutaj asfaltem, bo
podejrzewam, że z napędem na tył po tych trawach, nie trawach, tam będzie mi ciężko wymijać te wszystkie obiekty. No a tutaj mamy lepszą trakcję, więc chyba będzie lepiej sobie pojechać jednak naokoło. Tak myślę, że szybciej, co? No teraz bym sobie tutaj gdzieś wyjechał, ale wątpię, żeby to było szybciej niż tu naokoło. Spadła! Ojej. 67% ukończone. Bardzo fajnie brzmi, ale to i tak jest jeszcze wolny wóz. Tutaj w tych wyzwaniach będą różne samochody, również niestandardowe, niedostępne u dealera samochodowego podczas kariery. Wozy, takie jak na przykład śmieciarka. Tak jak w Need for Speed Carbon, jeśli pamiętacie, też tam mieliśmy do dyspozycji śmieciarka albo coś podobnego. Szkoda, że nie można się przejechać tym tirem, który wozi kłody albo samochody na takiej wielkiej lawecie. Chciałbym zobaczyć, jak wtedy to wyramowało. Pewnie jest jakaś taka modyfikacja, która daje możliwość poruszania się tym właśnie pojazdem. No ale nie wiem, czy fizyka by była aż tak dobrze tutaj zachowana. No to już lepiej sobie chyba pograć w Euro Truck Simulator, prawda? Okej, i tu musimy zgubić pościg w mniej jak 5 minut. Chyba też będę jechał Pontiaciem. Tak jest, jedziemy sobie Pontiaciem. No i gubimy pościg. Okej. No właśnie, myślę, że takie serie prób będą ciekawe, bo co chwilę będzie tutaj nowy samochód. I zrzucamy oponkę. Jest, fantastycznie. Na razie. I tutaj możemy się ładnie odciąć i w zasadzie jechać od razu tu do... O nie, chyba że tutaj będzie właśnie gościu. To jeszcze jest inna możliwość. Tutaj zaraz jest zjazd. I tutaj jest też świetna kryjówka. O, już im uciekłem. A kryjówka, moi drodzy, jest sobie tu. No, ale w zasadzie nawet nie będę musiał do niej wjeżdżać. Zobaczcie, jak pasek się szybko napełnia. Więc to tylko formalność, można powiedzieć. No i kolejne wyzwanie zaliczone. Ale powiem wam, że w miarę postępu w tych wyzwaniach pewnie będzie mi coraz ciężej i to może się okazać tak, że ostatnie odcinki to będę przechodził na tej zasadzie. O, jest perfect start. Czy perfect launch. Będę przechodził na tej zasadzie, że jedno wyzwanie na jeden odcinek. Być może tak będzie. Bo teraz to wiecie, idzie szybciutko, jest prościutko, łatwiutko. No ale później, oj. Szczególnie te policyjne, no wiecie, że te pościgi, przynajmniej dla mnie, są tutaj wielkim problemem. No nie aż tak wielkim, no bo coś tam sobie radzę, ale już te końcowe były trudne. Jak zaczęły mnie gonić korwety, zatrzymają cię, gdzieś się zakręcisz na trawie, albo jeszcze wjadą pod ciebie i nie możesz się ruszyć, to już jest katastrofa. To mnie tak wkurza, albo niespodziewanie jak się wjedzie na... Oj, kolczatki. No i teraz jadę właśnie w Porsche Carrera S. Tak? Chyba tak. Carrera S, no. Widziałem ten model kiedyś w Krakowie. Tylko nie wiem, czy to był ten rocznik, nie jestem pewny. Ale chyba to był ten rocznik. W każdym razie to nie był najnowszy rocznik Carrera S, którą na przykład widzimy w Need for Speed World. Chociaż w Worldzie chyba mamy z 2012 roku Carrera S, a tutaj jest rocznik no poniżej 0.5, prawda? No bo Need for Speed Most Wanted został wydany w roku 2005. No i... aha, i no wracając do tego pięknego widoku Carrera S w rzeczywistości, był to naprawdę miły widok. Sobie stała gdzieś tam taka czarna karerka i no czuć było respekt, jak się patrzyło na ten wóz. O, ale dziwnie. Czuć było, moi drodzy, respekt. Bardzo ładnie wyglądała. I no tak samo w Wordzie. W Wordzie na przykład paskudnie wygląda Porsche Panamera GTS.
chociaż w Fordzie się chyba nazywa to Panamera Turbo. Ja w rzeczywistości widziałem Porsche Panamera GTS i to z bliska, jak jeszcze jechała tam jakaś blondynka w niej. I no jak ten samochód brzmi, jak on wygląda, to nie jest taki klocek jak w Fordzie. To jest po prostu piękny wóz, który robi niesamowite wrażenie na nas. Teraz będziemy musieli nabić tu koszty zniszczeń, czy koszty pościgu ogólne. Czyli najszybciej się nabija koszty... O, już mam z 1000 nabitych, ładnie. Najszybciej się nabija te koszty po prostu niszcząc radiowozy. Jeden już się sam zniszczył jakoś. Dziwne. Dobra. Rozwalimy to, to... 25 tysięcy, co to jest? Chodźcie tu, panowie. No tak, nie mogę ich zgubić chyba. Chociaż nie powinienem. Ejka! I już! Just like that. Także karetką sobie dużo nie pojeździliśmy. No jaki będzie kolejny wóz? Jestem ciekawy. Zobaczmy. Mamy znowu bramki do przejechania. O, krótki event. No ale jestem ciekawy samochodu. Zobaczymy. Oj, coś. Uuuuui! Korwetka! Ładnie! Tylko tak, mi się korwetą strasznie jeździło. Jak ją kupiłem w karierze. I czy ten spoiler pasuje do tej korwety? Wiecie co, nie budzi jakichś moich specjalnych zastrzeżeń. Zdaje się, że te samochody do tej serii prób zostały, no, dosyć ładnie stuningowane, przygotowane dla graczy. I raczej nie ma się tutaj co doczepić, jeśli chodzi o tuning wizualny. Wygląda to dość estetycznie. Przynajmniej na moje oko. Chociaż wiecie, że moje oko, jeśli chodzi o tuning samochodów, jest przez wiele osób kwestionowane. Ale ja się tym nie przejmuję. Po prostu mam jakiś tam swój gust, jak każdy. I niektóre rzeczy mi się podobają bardziej, niektóre mniej. Nie jestem też artystą i nie maluję samochodów jakoś specjalnie pięknie, ale chodzi o to głównie, żeby się dobrze bawić. Przecież od tego są gry. Dobrze. No i już mamy 40%. Strasznie szybkie są te wyzwania, ale też muszę przyznać, że jest ich tu sporo. To nie są przelewki. No, strasznie skręca ta korweta. Pisaliście mi w komentarzach, że po zainstalowaniu turbosprężarki jakiejś tam zajebistej do korwety i paru innych części, ten samochód naprawdę się świetnie zachowuje. I ja pamiętam, że w Need for Speed Carbon właśnie korweta Z06, to jest C6 właściwie. Co nie jest Z06, Z06 to jest jeszcze mocniejsza korweta, tak mi się wydaje. To tam samochód po prostu wymiatał, jeśli chodzi o przyspieszenie. Nie wiem, czy wy wiecie, ale cały tył tego samochodu, czyli tutaj, gdzie mamy światła, ten zderzak, można powiedzieć, wykonany jest w 100% z plastiku. Tak jest, to nie jest żadna blacha, żaden komponent. To jest tylko i wyłącznie tworzywo sztuczne, plastik. Nie wiem, czy reszta elementów jak tutaj jest wykonana, ale właśnie to sobie zapamiętałem w tym modelu, że mamy wszystko z plastiku. Pięknie sobie wylądowałem i koniec. I teraz pewnie będzie korweta kontra policja. Musimy dwie blokady drogowe zniszczyć. Gonią mnie czarnuchy. No i zobaczymy, czy uda mi się spotkać jakieś blokady. Zdaje się, że na tym wyzwaniu zabawię dłużej. Pojadę sobie tutaj dookoła może tego ronda. Na pewno będą się tutaj pojawiać blokady drogowe. Mamy tu szóstkę w korwecie? Oj, chyba nie. Czy jest? Jest szóstka. Jest. Wiecie, co mi imponuje? W tych samochodach szybkich, ja sobie tego nie wyobrażam, ale na jedynce rozpędzamy się do prędkości około 100 km na godzinę. Ja sobie tego nie wyobrażam, bo w moim Maserati ja się rozpędzam na piątce, oczywiście wcześniej włączając poszczególne sekwencje biegów. Na piątce rozpędzam się do tej prędkości i sobie nie umiadę, powiedzmy, że tak lekko, tak?
A tutaj na jedynce te samochody dopiero się rozpędzają. To jest rzeźnia. Chciałbym kiedyś zaznać takiej prędkości. Aha, właśnie, i też no daliście mi znać w komentarzach, nie wiem pod którym to odcinkiem było i czy to było pod Most Wanted czy inną grą, że na przykład są w różnych miastach, o, jest pierwsza blokada, w różnych miastach są tory wyścigowe, na których można się przejechać z samochodem jakimś tam typu Gallardo, jakimś Porsche albo BMW GTS. I to kosztuje tam ileś stówek. Wiecie co? Ostatnio mój kolega był właśnie na takim... w Poznaniu dokładniej. Był na takim torze i zapłacił 6 stówek za... tam chyba było na kilometry to podzielone albo na czas. Nie wiem, ale chyba 15 minut ogólnie jechał tym samochodem. I mówi, że za 600 zł 15 minut jazdy takim wozem, on jechał chyba BMW GTS. Czy nie, on jechał BMW E92 dokładnie, to nie była wersja nawet GTS. Mówi, że za tą kasę jeszcze musiał cały dzień czekać, bo były takie kolejki, żeby się tym samochodem w końcu przejechać. Oczywiście fajnie, no sobie tam pojeździł i ogólnie poczuł tą prędkość. No ale 600 zł, ludzie. Za tą można sobie, nie wiem, kupić jakiegoś malucha chociażby, tak? I nie stuningować go nawet troszeczkę. Nie no, żartuję. No 600 zł to nie jest mała sumka i moim zdaniem no nie opłaca się kupować za tyle kasy jakiegoś tam biletu. O, i tu mamy policję gdzieś. Mam nadzieję, że ją jeszcze złapię, bo już kończy mi się oczekiwanie. Czy uspokojenie? Jest, jest, dobrze. Nie opłaca się to absolutnie, no moim zdaniem przynajmniej. Chociaż warto by było chociaż raz w życiu przeżyć coś takiego. Mam nadzieję, że ja będę miał taką okazję kiedykolwiek. No na razie nie mam perspektyw na to, gdzie bym mógł zaznać powiedzmy takiej przygody. Chociaż są też różne komisy samochodowe, które oferują test jazdę próbną danym autem. A to też pewnie zależy od budżetu i pewnie też trzeba coś zapłacić, na przykład za paliwo chociażby. No bo nikt nam za darmo pojeździć nie będzie chciał. Nie będzie chciał dać. Ale na przykład przeglądając też oferty, jak sobie wcześniej szukałem jakiegoś Mitsubishi Eclipse'a, to była dokładnie wersja, nie GST nawet, to była wersja GS? Jakaś taka słabsza wersja, tam chyba 150 chyba koni mechanicznych, nie wiem, już dawno nie patrzyłem na te samochody. To facet właśnie miał tam Eclipse'a zajebiście stuningowanego, chyba ze 300 koni mechanicznych, jakieś tam magiczne części powkładane, palił chyba 100 na 100, nie wiem. Ale facet mówi, że można przejechać i przetestować się tym, znaczy można przejechać się tym samochodem i przetestować, jak on śmiga. Tylko oczywiście za paliwo płacimy my. No, co jest chyba oczywiste, no bo facet nie będzie płacił, nie wiem, 100 zł za samą przejażdżkę. Podejrzewam, że tak gdzieś ta maszyna wypaliła. Chociaż też nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. Muszę się odwrócić, zobaczyć, czy coś za mną jest. Nie, za mną nie ma nikogo. Może uda się dojechać do stacji. Także zdarzają się różne tam oferty. I przejechać się takim 300-konnym Eclipse'em, podejrzewam, że to też byłaby niezła przygoda. Tym bardziej, że no ja z wyglądu bardzo lubię ten samochód i myślę, żeby to była nawet lepsza frajda niż taki Gallardo. Przynajmniej dla mnie. No dobra, moi drodzy. Zrobiłem sobie dzisiaj kilka wyzwań, nie były one trudne. I no, w następnym odcinku będziemy sobie kontynuować tą zabawę, prawdopodobnie już innym samochodem, bo teraz jechaliśmy dwa razy już korwetą, więc teraz będzie już coś innego. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, pa pa!